te rozwiążę je trudne sprawy. Wysokie Mazowieckie. Tutaj znajduje się zespół szkół ogólnokształcących i policealnych imienia króla Kazimierza Jagiellończyka. Klasa 3B przebywa wraz z wychowawczynią profesor Marzanną Kisielewską w sali numer 25. Wśród uczniów panuje poruszenie spowodowane zbliżającą się studniówką. Już coraz mniej czasu zostało do tego ważnego wydarzenia w życiu maturzystów. Wychowawczyni jednak zdaje się nie zauważać zniecierpliwienia na twarzach 18-latków. Lekcja ciągnęła się w nieskończoność. Studniówka za pasem, a my nadal w klasie. Musieliśmy coś zrobić. Kogo nie ma? Kamila Średnickiego nie ma. Pewnie znowu jest na siłce. Dzisiejszy temat lekcji to wykrywanie skrobi w produktach spożywczych. Proszę przypisać schemat doświadczenia, a ja w tym czasie pójdę po odczynniki. Wykorzystaliśmy chwilę nieuwagi naszej wychowawczyni i wymknęliśmy się z klasy. Było czadowo. Nigdy wcześniej się tak nie czułem. Mówiłem, żebyśmy tego nie robili. Cała akcja zakończyła się fiaskiem. Jak mogła to zrobić? Teraz już na pewno nie zdążymy na studniówkę. Musiałam ich zamknąć. Te bachory wciąż wychodzą ze szkoły. Tylko ja zbieram okrzan od dyrektora. Nie mogło ujść im to na sucho. Czy ktoś ma jakiś pomysł, jak możemy stąd wyjść? Ja mam! Nie mogłam w to uwierzyć! To był on! On zawsze potrafi wszystkiemu zaradzić. Jestem pewna, że nas uratuje. Potrzebuję tego. I tego. Zaraz, wracam. Cześć, tu Adam Pruszyński. Kisiel to coś dla każdego. Jest idealny dla doktora Przemysława Mistkowskiego. Jest idealny dla generała Pawła Rzący. Jest idealny dla księdza Michała Kulskiego. Jest idealny nawet dla strażaka Jacka Buciaka. Wybierz go i ty. Polecam. Marzanna Zofia Kisielewska. Wysokie Mazowieckie. Tu klasa 3B z niecierpliwością oczekuje na studniówkę w licealnej szatni. Z pomocą przybywa średni, który ma nadzieję na wyzwolenie kolegi. Osiemnastolatek przegrywa walkę z drzwiami. Podchodzą do niego dwie koleżanki z klasy i są wyraźnie zaniepokojone stanem zdrowia chłopaka. Kamil, nic ci się nie stało?
Pomóżcie mu! Kamil, wszystko w porządku? Czy jest w szatni lekarz? Próbowaliśmy wszystkiego. Teraz pozostało nam już tylko jedno. Cały czas długo, całe dnie, tylko ni tu spać, ni tu się położyć. Boże! Nie mogę mi dać z brudnymi girami po framugach chodzić. Tereska by znowu zmywać musiała. Do szkoły przyjechali rodzice po jednego z uczniów. Są wyraźnie zdenerwowani. Ty, Marcin, zamknięte! No i czego mi tu? Proszę pana, my z żoną po dziecka na studniówkę przyszliśmy. Jeszcze chwila i spóźnisz się na studniówkę! A co mnie to interesuje? Poszli mi z tą kamerą! No mam nadzieję, że nasz synuś zdąży się przygotować na studniówkę! Spokojnie, spokojnie! Jakoś temu zaradzimy, kochanie! Moi rodzice powinni już tu być. Ile można czekać? Masz już dość nudnych i niesmacznych obiadów? Męczy cię ciągłe znajdowanie włosów w jedzeniu? Chcesz zmienić smutną rzeczywistość w smaczną przyszłość? Dziś w studiu gościmy obiadologa Annę Godlewską. Witaj, Aniu. Witam. Co możesz powiedzieć nam na temat obiadów w liceum ogólnokształcącym? Czym różnią się od zaprezentowanych przed chwilą posiłków? Różnica jest ogromna. Nasze licealne obiady są bogate w składniki odżywcze i witaminy. Są smaczne, aromatyczne i pożywne. Stołówkowe obiady w liceum. Obiady jak u mamy. Osiemnastolatkowie ze wszystkich sił próbowali wyzwolić klasę, jednak ich wysiłek nie przyniósł oczekiwanych efektów. Teraz woźny wypełnia swoje obowiązki, wymiatając śnieg, pozostałe po wizycie rodziców jednego z uczniów. Nagle otrzymuje bardzo ważne służbowe połączenie telefoniczne. O mój Boże! Tak, panie dyrektorze? Czy trzecia B nadal jest w szatni? Tak, nadal są. Aha, zaraz tam będę. Już czas, żeby zaczęli szykować się do studniówki. Poproszę, proszę. Wiedziałem, że pan dyrektor nie pozostanie obojętny na los naszej klasy. Dzięki niemu będziemy mieli okazję świetnie bawić się na naszej studniówce. Klasa 3B dzięki inicjatywie dyrektora szkoły Ryszarda Łukasza Flanca szczęśliwie dotarła na swój wymarzony bal. Czytał Maciej Truskolaski.